Hej, cześć, dziś chciałem wam zaprezentować komputer oparty na AMD za około 1300 zł. Nie są bardzo zbliżone do komputera za 1000-1100 zł, tak naprawdę wydajnościowo różni się niewiele, ale nagrywam go, ponieważ zaktualizowałem tej procesor na nowszy. Jeżeli ktoś chce mieć nowszy procesor, po prostu zrobiłem taki zestaw. Nie jest on dużo wydajniejszy, praktycznie wcale. To jest przyrost rzędu 2-3 FPS-ów. Do jakich celów jest przeznaczony? Jest on przeznaczony przede wszystkim do multimediów, do prostszych biurowych, i do przeglądania sieci, ale też można w nim pograć w gry. Naprawdę niektóre gry działają całkiem przyjemnie na nim, głównie gry mniej wymagające, gry esportowe działają na nim w porządku, więc przejdę teraz do zestawu. Procesor, jaki wybrałem, jest to AMD Ryzen 3 3200G. Jest on praktycznie wydajnościowo identyczny z Ryzenem 3 2200G, który użyłem w zestawie za 1000-1100 zł, ale jeżeli ktoś chce nowszą wersję, proszę bardzo, ten procesor kosztuje 409 zł, ten, jeżeli dobrze pamiętam, 350, więc jest trochę tańszy. Ten tak samo ma 4 rdzenie, 4 wątki, teraz zintegrowaną kartę graficzną Vega 8. Ten jest trochę wyżej taktowany, bo 3,6 GHz, tamten był taktowany 3,5 GHz, procesor kosztuje 409 zł. Płyta główna, jaką wybrałem tego zestawu, jest to płyta ASRock A320M HDV. Jest to czwarta rewizja płyty, tej płyty, co oznacza, że niestety będziemy musieli zaktualizować BIOS, aby nasz procesor działał. Niestety w większości płyt nie da się go zaktualizować bez posiadania kompatybilnego procesora. Możemy taki procesor wypożyczyć od AMD, jest taka strona internetowa, tam opisujemy nasz problem i po kilku dniach AMD przesyła nam procesor. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to Athlon 200GE, więc jest to do ogarnięcia, że tak powiem. Płyta na tylnym panelu posiada takie złącze 2 z USB 2.0, złącze PS2 do połączenia starszego typu klawiatury czy też myszki, 3 wyjścia wideo DVI, VGA, nazwane też LISA oraz HDMI. Posiada 4 złącze USB 3.1, złącze Ethernet do podłączenia się do sieci oraz wyjście i wejście od karty muzycznej. Płyta kosztuje 223 zł i 9 groszy. Pamięci, jakie wybrałem do zestawu, są to pamięci GoodRAM Iridium X. Są to dwie kości, każda po 4 GB, taktowane 3000 MHz. Wybrałem takie pamięci po to, żeby nasza karta zintegrowana, karta graficzna działała jak najszybciej. W zestawie na Intelu za 1300 zł była jedna kość, ponieważ tam mieliśmy dedykowaną kartę graficzną. Tu będziemy korzystać z karty zintegrowanej, stąd te dwie kości, aby działał w trybie dual channel, aby ta pamięć była jak najszybsza, ponieważ nasza zintegrowana karta graficzna będzie korzystała z pamięci RAM komputera. Jedna kość kosztuje 104 zł i 21 groszy. Dysk, jaki wybrałem tego zestawu, jest to Plextor M9PEGN. Jest to dysk 512 GB pod M2, PCI, NVMe. Postanowiłem, że w tym budżecie już można sobie pozwolić na taki dysk. Nie są dużo droższe od dysku SSD 512 GB, więc wybrałem dysk na M2, dysk NVMe. Dysk kosztuje 299 zł. Zasilacz, jaki wybrałem tego zestawu, jest to Silent MPC Elementum M2 SI 450 W. Wybrałem 450 W, a nie 350 spokojnie by wystarczyło tego zestawu, ale jeżeli ktoś będzie chciał dołożyć np. dysk HDD, czy np. kilka dysków HDD, np. 2 czy 3, czy dodatkowo jeszcze kartę graficzną, która jest mocniejsza, to 350 W może być tak, powiedzmy, na styk, że będzie zestaw pobierał 350, 360, 350, a to już jest trochę za mało, 350 W. Dlatego wybrałem 450 W. Zasilacz ma certyfikat 80+, to jest jeden z najlepszych zasilaczy w tym budżecie. A że zasilacz kosztuje tylko 20 zł więcej niż wersja 350W, wydaje mi się, że opłaca się ją wziąć. Zasilacz kosztuje 127 zł i 39 groszy. Obudowa, jaką wybrałem tego zestawu, jest Sonatec PC Aption. Jest to jedna z najtańszych obudów, jakie można kupić. Tutaj po prostu chodziło o to, żeby się zmieścić w budżecie, żeby go zbytnio nie przekraczać. Jest to dość podstawowa obudowa, ale bez problemu zmieści nasze komponenty. Posiada USB 3.0, więc to nie jest aż taka zła obudowa, aż taka słaba obudowa, ale z pewnością, jeżeli ktoś może dołożyć, polecałbym wybór jakiejś lepszej obudowy. Obudowa kosztuje 57 zł i 99 groszy. Cały ten zestaw kosztuje 1324 zł i 89 groszy. W opisie umieszczę linki do koszyków prezentowanych w filmie oraz linki do testów takiego komputera, abyście wiedzieli, czego się można spodziewać. Na koniec dodam, że w tym budżecie można próbować składać komputer z części używanych. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę o zdawanie ich w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości na nie odpowiadać. Jeśli film wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Cześć.